W tej chwili dużym problemem jest to, co sportowcy mają z sobą zrobić po zakończeniu kariery sportowej. To jest rzeczywiście duży problem, dlatego że na przykład związki sportowe w zasadzie w ostatnich latach nie wykorzystują sportowców, którzy kończą karierę. Natomiast sportowcy też nie są przygotowani do tego, co mają robić z sobą powiedzmy na tej drugiej stronie swojego życia. W związku z tym myślę, że temat i połączenie tego, co z sobą robić, jak planować swoją przyszłość, przyszłość po sporcie, po uprawianiu sportu, jest bardzo istotna z punktu widzenia nie tylko związków sportowych, Ministerstwa Sportu, ale przede wszystkim też nas, sportowców, którzy kiedyś uprawialiśmy czynnie na wysokim, kwalifikowanym poziomie sportu.